Całe budowę tego auta wygląda mniej więcej tak, że kupujecie zwykły samochód, znaczy nadwozie od samochodu i je tniecie na kawałki. Rozcinacie wszystko, wycinacie tutaj dziury, tutaj w progach, składacie wszystko tak, żeby to było jak najrzeczniejsze, żeby to jest taka wydmuszka. Całe auto pracuje klatką bezpieczeństwa, którą widzicie w środku. Są to tutaj te rury, tutaj z boku. One służą przede wszystkim bezpieczeństwu oczywiście, czyli no, takie auto napędzone do 170-180 na godzinę, wypadające gdzieś w bandę i palące w ścianę, to wiadomo, nie byłaby fajna sprawa, przytapujące kilka razy przy dach. Dlatego taka klatka bezpieczeństwa chroni nas przed tego typu wypadkami. Kolejną rzeczą, którą widzimy z zewnątrz, są to koła na przykład. My jeździmy na magnezowych kołach firmy Speedline. Są to koła także zrobione na zamówienie tego samochodu. Na oponach marki Avon. Dla porównania jedna taka opona kosztuje 4000 zł, a my musimy taki opon mieć na zachodnie 4, i to zamówienie zmieniamy. Więc same opony to jest tak zwane czarne złote w naszej spocie, ponieważ to od nich zależy, jak szybko możemy pojechać w zakręcie. Silnika niestety nie mamy, więc wam nie możemy pokazać. Możemy wam tylko opowiedzieć, jaka to jest jednostka. Jest to silnik agrupowy, zbudowany przez stajnię Honda Design w Czechach. To auto kręci się do 10 tysięcy obrotów, tak więc ten silnik kręci się prawie jak motor. To nie jest taki zwykły samochód, gdzie słyszycie, tylko on się kręci strasznie wysoko jak motor i trzeba go cały czas trzymać na obrotach. W środku mogę wam pokazać, co tutaj taki kierowca jak ja ma do roboty. Całe auto jest oczywiście wszystko powiemowane, żeby to było jak najlżejsze, żeby było jak, jeszcze jak, bo wiadomo, im mniejsza masa, tym szybciej możemy pojechać. To jest kierownica. Ja jako zawodnik muszę obserwować cały czas dashboard, display tak zwany. Na nim mam wszystkie informacje. Obroty, temperaturę oleju, temperaturę spalin, temperaturę wody. Wszystko tam mogę sobie oglądać i sprawdzać, jak z autem jest wszystko ok, czy można jechać. Na kierownicy mamy dwa przyciski. Przycisk start i przycisk radio. Radio to jest oczywiście do kontaktowania się z inżynierem zawodów, który cały czas ma na sobie takie słuchawki, akurat tu ich ze sobą nie wzięliśmy. I w każdym momencie wyścigu informuje mnie na przykład, czy przypomina mi, że jeszcze nie pojechałem otworzenia Joker Lab, żebym na przykład uważał, bo pewien zawodnik już pojechał Joker Lab, zbliża się do mnie, może teraz pojechał. I informacja też idzie na torze, to jest bardzo pomocna rzecz. Obok jest guzik do procedury startowej. Start relay to się jest najważniejszym elementem praktycznie, ponieważ startując 8 zawodników z jednego startu, wchodząc w jeden zakręt, musimy zrobić wszystko, żeby znaleźć się w tym zakrętem jako pierwsza osoba. No i liczyć, że nikt z tyłu w nas oczywiście nie uderzy. Procedura w tym samochodzie startu, samego ruszenia z miejsca jest dość skomplikowana. Tutaj jest wajcha od zmiany biegów, ona działa w ten sposób. Naciskamy sprzęgło, wbijamy bieg, lekko naciągamy sprzęgło, żeby ten samochód już miał takie lekkie napięcie, żeby ten ruch sprzęgła później na starcie był jak najmniejszy. Wciskamy ten guzik od procedury startowej, trzymamy go, wciskamy gaz do dechy i w tym momencie słyszymy takie charakterystyczne odcinkę, tak zwaną w języku motorsportowym, czyli takie da-da-da-da-da-da-da. Wtedy znaczy, że właśnie ten samochód zaraz wystartuje i on utrzymuje stałe obroty. Wtedy puszczamy sprzęgło, jak już błyśnie lampa. Jeszcze jedno, że się trzymając ręcznie. Puszczamy ręcznie, auto startuje i cały czas trzymamy ten guzik i czekamy na moment, kiedy czujemy, że opony zaczynają już łapać trakcję. Czyli nie ma już poślizgu opon, tylko opony zaczynają utrzymać i możemy już przyspieszać. Wtedy puszczamy guzik, zmieniamy bieg 1, 2, 3. Mniej więcej w tym tempie, tak szybko się zmieniali w tym samochodzie. Co tutaj jeszcze widzimy? Zbiornik, jak tutaj widzicie, nie wiem, wszyscy mnie widzą. Jest to zbiornik od wody. Od spryskiwacza na szybę. Jak tutaj jest. Tutaj jest spryskiwacz. Ten zbiornik ma 20 litrów, tak więc bardzo dużo by się wydawało, ale czasami przez jeden wyścig wszystko potrafi polecieć
jeszcze brakuje, bo jak widzieliście ten filmik właśnie z Finlandii, no warunki czasami bywają okropne, a my walczymy z 8 zawodnikami na torze, no i musimy być na wszystko przygotowani. Co tu jeszcze ciekawego byście mogli się dowiedzieć? W hamulce są AP Racing ze specjalnych materiałów, ceramiczne. Co jeszcze? Oczywiście całe wyposażenie bezpieczeństwa. Wszystko jest zrobione z włókna węglowego. Tak jak powiedziałem, to jest seryjny element i zawiasy od maski, to jest seryjny element. Reszta jest praktycznie wszystko robione na zamówienie do tego samochodu. Możemy wam pokazać sprzęgło, jak wygląda tego samochodu. Jest to spiek robiony na zamówienie w AP Racing. To sprzęgło akurat jest właśnie po tym wypadku w Finlandii, kiedy jak wam powiedziałem, silnik ze skrzynią doznał rozszczepienia. Tak wygląda sprzęgło sportowe. Jest to spiek i tutaj widać zniszczenie, kiedy wałek, skrzynia z silnikiem się rozszczepiły i wałek po prostu zrobił uszkodzenie. Na szczęście udało się to jakoś naprawić. Stworzyliśmy oczywiście nowe sprzęgło, nie to. Tutaj jest jeszcze taka rurka. To jest część zawieszenia. Całe zawieszenie jest robione od podstaw. Jest to zawieszenie robione na takich wahaczach, wielowahaczowym zawieszeniu z unibolami. Każdy taki wahacz ma tutaj wkręcony unibol. Masz unibol? Taki unibol, który trzyma całe zawieszenie. To jest zrobione z chromu molibdanu. Teoretycznie materiał, którego się nie da zniszczyć. Którego się nie da zgiąć i tak dalej. Gniotce nie ma miotce. Ale się zgiąć. No, jakoś nie pasuje. To są właśnie unibole. Po zjeździe, może tutaj któryś mechaników by się wypowiedział. Ale tutaj jest pan Radosław. Pan tam trochę. Po zjeździe samochód, po każdym zjeździe, po kwalifikacji, po treningu jest auto podnoszone na żabach zupełnie, w powietrzu, zdejmowane koła i każda śruba